trudny czas dla Was, a szczególnie dla Ciebie, Klaudia, w ramce pracy, co nie miara w tej rundzie? No, co nie miara, ale myślę, że też jestem w formie, bo patrząc na to, że nie grałam w pierwszej rundzie, a teraz weszłam do bramki, ale w sumie cieszę się, bo jakbym nie miała nic do roboty, to by było nudne, co nie? To ponad wszelką wątpliwość, natomiast jak przypomnę sobie końcówkę sezonu futsalowego, to tej pracy momentami aż ponad miarę. Tak, no ale no, taka jest rola bramkarza i musimy się z tego wywiązywać, a to, że mogę pomóc dziewczynom, to też jest duży plus i tego się cieszę. Wróćmy jeszcze do spotkania pucharowego ze Śląskiem Wrocław. Broniło się trudniej niż zwykle, czy mecz jak co dzień? Myślę, że był mecz wyrównany, nawet chyba lepiej niż w ligowym i wydaje mi się, że miałam mniej pracy niż teraz. Wiadomo, jedna bramka, która no, teoretycznie boli, bo po stracie piłki w środkowej strefie boiska. Nie wiem, ciężko tak na gorąco oceniać. Myślę, że był lepszy niż na pewno ligowy. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Zdrowia dziewczyny zostawiły znów mnóstwo. Rezultat nie taki, jakiego chyba oczekiwaliśmy. No, chcieliśmy zagrać w kolejnej rundzie Pucharu Polski. Z takim nastawieniem wyszliśmy na ten mecz i myślę, że mimo przegranej jest bardzo dumny z postawy dzisiaj swoich podopiecznych, ponieważ zagrały, uważam, jeden z lepszych meczy. Odkąd mam przyjemność z nimi pracować, udało nam się konsekwentnie realizować te założenia na to spotkanie. Nie uszczegliśmy się jednego błędu, który kosztował nas straty, jak się okazało, bardzo wartościowej bramki dającej drużynie gości zwycięstwo w końcowym jakby rozrachunku. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że myślę, że nie przynieśliśmy dzisiaj wstydu naszym kibicom, klubowi, prezentując taki poziom gry, jaki dzisiaj mogliśmy oglądać. To ponad wszelką wątpliwość, natomiast porównując obie części spotkania, czy Bielszczanki nie podeszły do wrocławianek ze zbyt dużym respektem w pierwszej odsłonie? Być może z boku tak wyglądało, że był respekt. Myślę, że konsekwentnie ten plan nakreślony realizowaliśmy. Chcieliśmy tutaj szukać odbiorów trochę niżej niż do tej pory i to uważam zdało egzamin. No mówię, jeden prosty błąd przy rozegraniu piłki kosztował nas utratę bramki. Cieszę się, że zespół się mimo tej bramki, utraty bramki nie podłamał i konsekwentnie do ostatnich minut dążył do tego, żeby odwrócić los tego spotkania. Pucharowy rozdział zamykamy. Bielszczanki, podobnie jak przed rokiem, ukończyły te fazy rywalizacji w ćwierćfinale. Przed nami niedzielny ligowy mecz ze Sportisem Bydgoszcz. Regeneracja to jedyny środek, jaki można zaaplikować zespołowi przed tą konfrontacją? Regeneracja i przygotowanie już planu pod najbliższego przeciwnika. Myślę, że będziemy dobrze przygotowani do tego spotkania i na pewno będziemy chcieli tutaj jeszcze ugrać jak najwięcej w tych wszystkich meczach, które nam pozostały do końca tego sezonu. Czy należy spodziewać się roszad personalnych w wyjściowym składzie? To już zobaczymy w najbliższą niedzielę.